Państwu. Jakiś czas temu przeczytałam bardzo interesujący artykuł na temat pewnej historii w polskim przedszkolu. Pani przedszkolanka podeszła do niesfornego maluszka i powiedziała: oj, łobuziaku, urwę ci głowę. Chłopiec zaczął się zachowywać w dziwny sposób. Przestraszył się. Jak się później okazało, chorował na autyzm. W związku z tym to, co powiedziała pani dla tego chłopczyka, wcale nie było śmieszne ani zabawne. To był po prostu przekaz. Oj, łobuziaku, urwę ci głowę. A w głowie kilkulatka może to być rozwiązanie całkiem realne. Takich osób, które nie rozumieją świata, tak jak my, jest sporo, coraz więcej. Dzień dobry. Dzień dobry, Mateuszku. Czy widzą Państwo? To jest Mateusz. Chodzi z moją córeczką do przedszkola. Jest jej kolegą. I Mateusz, i Monika mają 5 lat. Chodzą do przedszkola lat 2. Mateusz w ciągu tych 2 lat 5 razy zmienił przedszkole. 5 razy. Bo nie potrafił porozumieć się ani z dziećmi, ani z wychowawcami. A ja jestem tylko mamą jego koleżanki. Ale jestem też optoelektronikiem. Czyli zajmuję się światłem. I nie jest to wiedza tajemna. Państwo też się tym światłem zajmujecie i znacie te zjawiska, chociaż nie zawsze pamiętacie ich nazwy. Bo kto nie pamięta, jak pięknie wyglądają opalizujące kolory na bańce mydlanej? A tęcza? Któż nie zachwyca się jej kolorami? A to wszystko jest fizyka właśnie. To wszystko jest efektem zjawiska zwanego interferencją. A ja jako optoelektronik potrafię tą interferencję wykorzystać tak, żeby Mateuszowi wśród nas był. Poprzez połączenie współczesnych nauk, umiejętności i wiedzy ludzi pracujących w bardzo różnych dziedzinach optoelektroniki, psychologii klinicznej, medycyny, fizjologii, inżynierii materiałowej, zbudujemy system. System, który będzie oceniał emocje. Będziemy w stanie określić, czy dana osoba jest wesoła, czy smutna, rozgniewana i będziemy to sygnalizować. Co to spowoduje? Wyobrazić sobie można w bardzo prosty sposób. Jeżeli ta pani, która powiedziała tamtą uwagę, miałaby taki czujnik i sygnalizator, to zaświeciłoby się zielone światełko i ten chłopczyk by wiedział: pani jest w dobrym humorze, nie ma się czego obawiać. Z drugiej strony, gdyby te wszystkie chore dzieci coś takiego nosiły, my byśmy byli w stanie lepiej zrozumieć te dzieciaczki. Proszę Państwa, to jest Mateusz. Mateusz ma 5 lat, jest dzieckiem autystycznym. Ja go tak nie zostawię. Dziękuję. Thank you.